Na tym filmie pokażę, jak można wyznaczyć wartości kwartyli jako miar położenia w ramach statystyki opisowej dla przykładowej cechy ilościowej. Ilościowej, ponieważ wyrażona jest w postaci konkretnych liczb, wartości, które mierzone są na skali ilorazowej lub interwałowej. I teraz, wchodząc w programie SPSS, wchodząc w dział opis statystyczny częstości, tutaj można wygenerować dla najpierw wskazanej właśnie przez nas wybranej z lewego okienka do prawego przerzuconej naszej cechy, możemy wybrać opcję, czyli tutaj jest nazwane statystyki. I teraz, żeby określić, ile by mogły wynosić poszczególne kwartyle, możemy wybrać opcję na początek tutaj zaznaczenia kwartyle. Ponieważ pokazana będzie wartość kwartyla pierwszego, czyli dolnego, wartość kwartyla drugiego, czyli tak jak tutaj zaznaczone jest mediany, oraz kwartyla trzeciego. Czasem do analiz dodatkowo potrzebujemy tak zwane percentyle, czyli kwantyle, które będą mówiły, co się dzieje na przykład z 10% najniższych wartości naszej badanej cechy. A więc możemy wpisać dowolną wartość, tutaj na przykład to 10, klikamy dodaj i dopisana jest ta wartość, którą my potrzebujemy. Najczęściej mówimy o percentylu 10 i percentylu 90, ponieważ percentyl 10 to jest inaczej decyl pierwszy, a percentyl 90 to jest inaczej decyl 9. Oczywiście teoria dotycząca kwartyli może i generalnie kwantyli może być omówiona na oddzielnym filmiku. Na tym skupiamy się tylko na tym, jak je wyliczyć oraz jak je interpretować. Pozostałe miary tutaj związane na przykład z działem rozproszenia czy własności rozkładu możemy zaznaczyć, jeśli potrzebujemy, ale w tym akurat filmiku tego nie będę omawiała, zrobię to na oddzielnym. Jeżeli wybierzemy nasze pożądane kwartyle, czyli pierwszy, drugi, trzeci i wskazane przez nas percentyle, o, jedna rzecz, możemy ewentualnie wyłączyć opcję kwartyle i powiedzieć, że chcę, żeby mi pokazało percentyl 25. To będzie w tym momencie kwartyl pierwszy. Jeżeli tu bym wpisała 75 i dodaj, pokaże mi kwartyl trzeci i jeszcze pokazując, dodając percentyl 50, pokazana będzie wartość mediany, która jest inaczej kwartylem drugim, czyli środkowym. Tutaj te opcje ja wyłączę, czyli 25 i 75 wyłączę, bo dla uproszczenia włączę po prostu opcję kwartyle. Pozostałe miary można włączyć, ale one nie dotyczą samych kwartyli. Jeżeli teraz kliknę dalej i zaznaczę opcję OK, mamy w tym momencie wygenerowaną tutaj tabelkę statystyk dotyczących samych kwartyli, bo tak tutaj było to założone. No i w tym momencie, analizując aż 100 przypadków, jesteśmy w stanie przekazać jedną zwięzłą informację na temat uzyskanych wyników tej całej naszej zbiorowości badanej. Taką informację, która jest jakby bardziej syntetyczna, mówiąca o strukturze tej zbiorowości. I teraz zaczynają się interpretacje. Kwartyl pierwszy jest interpretowany jako, że 25%, czyli to jest inaczej percentyl 25 w tych tabelkach, możemy powiedzieć, że 25% całej analizowanej przez nas zbiorowości, na przykład studentów, jest w wieku nieprzekraczającym lub wynoszącym dokładnie 23 lata. Kropka. Można też powiedzieć, że pozostała grupa 75% wszystkich badanych, na przykład studentów, to osoby w wieku 23 lat i wyżej. Tak samo analogicznie interpretujemy kwartyl drugi, czyli medianę, i kwartyl trzeci, czyli kwartyl górny. Za każdym razem będziemy mówili, że określony udział procentowy danej zbiorowości to osoby, stanowią osoby, które są w wieku nieprzekraczającym na przykład tutaj 26 lat, a pozostała część grupy, czyli pozostałe 50% osób badanych,
to osoby w wieku 26 lat lub więcej. Kwartyl górny, czyli kwartyl trzeci, czyli percentyl 75, mówi o tym, że najniższe wartości, czyli 75% całej zbiorowości, to osoby w wieku nieprzekraczającym 29-75 roku, czyli inaczej to są osoby, które mają mniej lub maksymalnie 29,75 lat. Można też dokończyć, a pozostała grupa 25% to są osoby w wieku przynajmniej 29,75 lat. Pozostałe tutaj wymienione percentyle, czyli 10 i 90, to nie są już kwartyle, to są na przykład, możemy je interpretować jako decyle. Decyl pierwszy i decyl dziewiąty. To są uzupełniające elementy, które mogą wskazywać, jakiego wieku najniższego możemy się spodziewać u najmłodszych osób, albo że 90% wszystkich studentów to osoby w wieku do 33 lat, czyli możemy wskazać, że tylko 10% wszystkich analizowanych osób w naszej zbiorowości, na przykład studentów, to są osoby w wieku przynajmniej 33 lat. Czyli w wieku 33 lub więcej. Oczywiście, jeżeli ja tam w opcjach miałam zaznaczoną tabelkę częstości, to ona też jest tutaj automatycznie wygenerowana. Taka tabelka również może mieć pewne zastosowanie, żeby szybciej zliczyć, ile osób w określonym wieku. Tutaj zobaczcie, mamy szereg rozdzielczy, tutaj punktowy, nie przedziałowy, tylko punktowy jest wymieniony, gdzie mamy podane wszystkie możliwe warianty danej analizowanej cechy, czyli wieku na przykład studentów. Mamy wymienioną liczebność, czyli tu nazwane jest to tabelką częstość, ile było takich osób, które były w określonym wieku. Mamy zsumowaną liczbę wszystkich studentów, co się zgadza z tym szeregiem danych wejściowych. Mamy też udzielony procent już policzony, czyli ile tych osób stanowi w całej zbiorowości. Jest to oczywiście w tabelce procent. Możemy też wymienić procent ważnych. To jest taka rzecz, że tak powiem, jak widzicie, wszystko poprzypisywane liczbę, ponieważ te wszystkie wyniki, wszystkie obserwacje zostały wzięte do badania. Żadnej nie było nieważnej. No i mamy pozycję procent skumulowany, czyli kwestia dodawania kolejnych tutaj procentów, żeby na przykład stwierdzić, że 10% wszystkich analizowanych studentów to osoby w wieku 20 lat. I na takiej zasadzie możemy szybciej wskazać, do jakiego poziomu określony udział procentowy całej zbiorowości zamyka się z wiekiem. Zapraszam Was oczywiście do oglądania pozostałych filmów, które nagrywam z programu SPSS oraz Statistika.